Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I w sumie zauważyłem, że już mało osób będzie oglądało tą FIFA u mnie, tym bardziej bo wyszła 15 i teraz ludzie są ciekawsi 15. Ale to nie znaczy, że mam przestać nagrywać na tej 14. Tak, Drogba schodzi. Trzeba Dembabę wpuścić. Widać mu jeszcze jakiś styl gry. Co my tu możemy mu dać? O, mam dylemat. Ale możemy mu dać albo jastrzębia, albo strzelca. Ale zważając na to, że jest szybki, dajmy. Nie. On dobre ma driblingi, trzeba przyznać. Bo szybkość to może i tak mieć z sobie swojską. Dajmy mu strzelca. I tyle. Będzie. Z głowy. I dobra, wszyscy mają kondychę, mają. Jeszcze Dembabie trzeba dać trochę kontraktów, żeby nie narzekał, że ma tak cienko. No i dobra, tyle mu starczy. No, w zupełności tyle mu musi wystarczyć. Dobra. No to zaczynamy. Sorry. Ta, ale znowu chyba mnie bierze kaszelek. A to mnie wkurzać zaczyna. 8 meczy, na razie jest idealnie, jeden remis, jedna wygrana. Chelsea naprawdę robi moc. Pod tytułem Matka i Czarny Łysy Gej. Może tam z Eto mają te swoje stosunki. Ja tam się nie znam na tych murzyńskich sprawach. O kurde. A, i dobrze. Putowcy. Chyba Polaczek. BBVA. No dobrze. Takie trochę niewyparzone, ale mam Benzemę i Davida Villę w informie plus Godin w Imotmie. Zobaczymy jak będzie grał. Spotkanie relacjonować będą dziś Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Za moment pierwszy gwizdek arbitra. Patrzcie jakie medryblingi. No i już Diego Costa spalił. Ale no przedryblowaliśmy go jak nic. Dembaba ma naprawdę zajebiste dryblingi. Ale szybkość to sobie może mieć taką z sobie. Dobra. Odsuń się Łysolu z Brazers. Teraz Piotrek musiał wyrąbać. O dobra, walczył o piłkę. Ale Di Maria go wykosił. Dobra, CS Fabregas. Jebut. O, nie wyszło nic. Tu podanie. Filipe Luis do Oscara. A ten to nie wiem na co wyciepał. Ja nie wiem kto mu tak kazał. Ale zrobił błąd. Dobra, matka wychwyciła. Znowu matka walczy. Dembaba. No i kurde, stracił piłkę. Chciał zmarkować tą piłkę. Ale jak zwykle nie wypał. Teraz trzeba uważać. Dobrze, odebrana piłka. I Oscar. Kurde, ten Di Maria. To naprawdę jest okropieństwo. Ale Filipe Luis. Co robisz? Oj, super. Matka chyba dzisiaj się nie będzie starała. Bardziej. Teraz dośrodkowanie. Pięknie, ale baba, nie tak, to nie tak miało wyglądać. No i teraz wymądrzający się ma piłkę. Kurde, ale dlaczego żeście mu podali? Tego nie czaję. On ma jeszcze starego Diego Costę z Atletico. Dobra, matka ma piłkę. Ten baba podaj do matki. Matka chyba zaraz ci poda. O, dobrze. A ciepaj z daleka. A! Nie wyszło mu. Za mocno. Ale chciał. Ach,
doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. No, genialne podanie, baba. Chyba dzisiaj ty się nie chcesz starać. Albo mi się wydaje. Przejęli piłkę, popatrzmy. No ale Filipek, podaj mi tą piłkę. No i co to było? Modric. Ja się pytam, co to było. Za szybko stracili. Dobra, Cahill podał do Filipa. I nasza piłka, nie? Dobrze jest. No, z tego miejsca można strzelać. Nie wiem, czym on idzie na atak. Jak jest na lewej obronie. Dobra. Do środku i... O kurde. No, no mówiłem, to było dośrodkowanie z niewypału. Dobra, matka. Teraz podanie. A, takie gówniane trochę. Chyba troszkę przekombinował, choć ładne to było. Dobra, matka. Dobra okazja. Ja pierdziele. Że nie tak miało być. A i coś, dzisiaj chyba Chelsea nie będzie w formie. I nie chciałbym, żeby teraz stracili gola. Przewagę całą. Ale obrona! Dobrze, Iwanowicz stał tam. Dobrze jest. Wyszliśmy z tego jakoś. Podaj mu. No kurde, co za czarna Makumba. Technikiem swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. Luka Modric. No i Ramirez stracił piłkę. Benzema. Na rzecz przeciwnika. On zaraz wykona dośrodkowanie. I nie odpuszcza. Niedobrze. Bo teraz jest gorąco. Prawie by nam strzelił. Costa, podaj mu. Dobrze. No i kurde, Dekiel czarny stracił piłkę. Dzisiaj nie gra za dobrze. Przejęcie w obronie i koniec. Dzisiaj chyba nie wie, co to futbol. Mija obrońcę. Fabregas przed szansą. Dobra. No i strata piłki. I gówno przed szansą. Dobra, teraz Oskar tutaj do Dembaba. Teraz się musisz postarać. Kurde, no ciągle mu ten Ramos zabiera piłkę. I on jest tą przeszkodą. O, podanie do bramkarza. Co dla mnie nie powinno czegoś takiego być. Dobrze. Kurde, czemu ty tego Czech nie wyrąbałeś? Też chcesz dzisiaj puścić coś? Dobra, matka. Dembaba, podanie do Oskara. On tu chciał wykiwać, ale no Ramos ciągle nam tu przeszkadza. Dobra, ale teraz trzeba spróbować. No i gówno. Co się dzieje z wami? Ha? Dobra, wyciep to. Ale no już stanowczo za mocno, no. Co za idiota. Który to był? A, nasza piłka. Nie, dziwne. Modric. Za bardzo dziwne. Dobra, Oskar. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Będzie szansa na bramkę. Diego Costa. A, Costa teraz, no, strzelił, ale na spalonym. Zawodnik był na spalonym. Mhm. Już drugi raz Costa był na spalonym. Ekstra. Dwie okazje zmarnowane. Modric. Blisko już o kurde. Wyciep. Dobrze. Oj, uważać, uważać! Ładnie. Ładnie, jeden i drugi obrońca bronią jak należy. Ale mamy... No i daliście im rożnego. No super. Teraz mogą nam strzelić z główki. Czy my tego chcemy, czy nie? Dobrze, Piotruś. Znowu. Idealnie. Ty, okazja. Dobra, Diego Costa. Przelobuj go. Dobrze, jest. Kurde, szmata wyszła. Ładnie, Costa. No. Wykorzystał. No. I tak ma być. Powtóreczkę zostaje. Doskonale. Wpakował. A, ta będzie chciał doremisować. Bo mój Costa jest Chelsea, to będzie uważał, że lepszy, a jego gorszy. Dobra. No, to będzie się bawił. Dribbling. Ciekawe, co mu to da i co to zmieni w jego obecnej sytuacji. Luka Modric. Dobra, sędzia, gwizdaj.
Rodriguez. Ładna akcja. Piękny. No i na razie jest 1-0, ale koleś tutaj walczy. Ale no niestety popełnił dość brutalny błąd i wykorzystaliśmy. A pan Costa no pomyślał tą małpią głową. No i ładnie no. Nie ma co. Świetnie. Dobra, wszyscy zostają. Nikt nie dostał jeszcze kartki. Za byle co, ale teraz on sam tu próbuje grać na dribbling. Co mi się to już nie podoba. Kurde! Piotrek, dobrze. Ty przynajmniej jesteś przytomny, ale on teraz będzie grał tym samym stylem co ja. No i kurde, już z główki mi strzelił. Jebany sieć. No i dobra, myślę, że już będzie wygrywał. Nie, teraz... Teraz się będzie działo. Ja wiedziałem, że to na długo prowadzenie nie będzie. Ale też trzeba podkreślić, że bez... Oj, dobra, Costa się pobawił piłeczką. Nie byłoby okazji do strzału. No spieprzaj, kurde, benzyna. Dobra, Costa. Jedziesz. Jedziesz z nim. A zośrodkujesz. O kurde, trochę pchany. O, i przerywa nam akcję. Trochę po chamsku. Ale zabierzcie mu tą piłkę. Kurde, nie możemy mu dać prowadzenia, rozumiecie? Czy nie rozumiecie? Dobrze, to panie Terry. Teraz Dembaba podał do Fabregasa. Dobra. Ach, kurde no! Przecież to był faul. Tak mocno mnie zepchnął, że to się zaliczyło. Dobra, Piotrek. Musisz teraz bronić, bo no jest nieciekawa sytuacja. No matka, wykop to. Dobrze. A baba podała źle, a Costa nie wychwyciła piłki. Ale co wy robicie, idioci? Dobrze, Iwanowicz. No i faul! Co jeszcze ja? Jeszcze ja faulowałem? Co za... O nie, 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 nie dam ci po raz kolejny strzelić pikę z główki, nie. Nie. Nie życzę sobie tego. Diego Costa. Patrz, gra na wieśniacki dribbling. Wkurzać mi to zaczyna. A w pierwszej połowie grał jak lamus. Taka prawda. Czyli teraz gra specjalnie, żeby zdobyć prowadzenie. W najmniej spodziewanym momencie. No baba, pchaj się! Kurde! Dałem ci styl gry, to dzisiaj coś nie chcesz grać. No i super, Costa, nie wychwycił tej piłki nawet. No, przepchnij tą Di Marię! Kurde, nie! On chce mnie sprowokować i strzelić. Dobra, Piotrek! Świetnie! W sumie jak zwykle. Tylko szkoda, że puszcza główki. Niektóre. Co po niektóre. Luis wypiep, dobrze. Wyrąbane. Fabregas, kurde, nie spieprz, no kuźwa! Co ty robisz? Nie, on cały czas ma piłkę. On ma cały czas piłkę! Boże, kurde! Ile tu nerwów trzeba wykorzystać, żeby kurde on spudłował. Dobra, Diego Costa. Idź, 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 dośrodkujesz. Nie daj się przepchnąć. Dobrze. No Oskar, kurde, nie wierzę. No przecież tam był, na ataku. I co zrobił? I zrąbał. I zrąbał taką prostą akcję. Przecież to była tylko prosta główka. Mógł to wygrać. A tak to spieprzył, no super. Dobra, Diego Costa. Jeszcze raz dośrodkujesz. I Dembaba, kurde, no. I już się obudził. Trochę za późno, ale się obudził. No i ładnie, Diego Costa. No i rozumieją się. Pomimo tego, że czarny i biały, ale się rozumieją, no. I o to chodzi, no. Nie może mu dać teraz remisu, nie. To mu nie ujdzie na sucho. Nie ze mną takie numery.
I jak dla mnie powinien być faul, ale okej. Baba, podanie do Kosty. Teraz podanie do Bregasa. Jeszcze jednego gola. Kurde, nie pchaj mnie, idioto. Oj, super. Dośrodkowanie. Oskar, kurde, zaraz zejdziesz. Poważnie. Spieprzyłeś jedną istotną akcję, w której mogliśmy prowadzić 2 golami. A tak to prowadzimy na razie jednym. Nie! Dobrze, Czech. Pięknie. Teraz za mocno podał. Matka. No, matka nie myśli, tylko matka wybija. Dobra, dobra, dobra. Uwaga, no. Gra na wiśniacki dribbling. Co to było, Terry? Tyś chciał samobój strzelić? Tak to wyglądało. Przynajmniej mnie się tak wydaje, że chciał samobuja strzelić. Nie! Kurde, on cały czas podania robi. Dobrze, Piotrek, nie daj się zwieść. Pamiętaj. Luka Modric. Patrz, cały czas robi podania. Filip, dobrze. Nie możemy mu dać, on teraz będzie grał na podania. Tak, żeby kurde strzelił, nie. Ja mu pozwolić nie mogą, on zbyt agresywnie gra. Dobrze, Filipe. Dobry przechwyt na połowie, czy to wykorzysta? Dobrze, pięknie. Dobra, Costa, biegnij. Nie zastanawiaj się, tylko biegnij. W dupie mam to. Czy strzelę z główki, czy nie? Kurde, jak on to wyciepał. Rodriguez. Jakimś cudem piłkę dostaliśmy i straciliśmy ją. On gra zbyt agresywnie. Przez to no, nie osiągnie takich efektów pozytywnych. Dobra, no podejdź ktoś tam. Dobrze, jest. Matka, za słabo. Ramirez! Kurde! Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Jest okazja. I rożny. Dobrze, Fabregas. Mamy szansę na drugą, panie. Kurde, co z tą piłką się w ogóle działo tam? Na tym karnym polu. I wygraliśmy. Koleś zbyt agresywnie grał. No i dzisiaj napastnicy dali z siebie wszystko. No i pięknie. No bardzo pasjonująca. No. Tak pasjonująca, że Czech dostał o cenę mniej. Ale i tak dobrze. No, dziękuję. 3 punkty. Tak, dobrej nocy. Dobra, skończ już pieprzyć. No i dzisiaj meczyk. No powiem tak, mniej strzelałem, ale to ja wygrałem, tak naprawdę. No nie dał rady, no. Już psychicznie chyba pewnie też nie wyrabiał, ale Polaczek jak nic. Bo coś wątpię, żeby to był Ukrainiec, Rusek, czy tym podobne inne rzeczy. Dobra, no i wygrana, no. Trzeba świętować każdy dzień wygranej. No i mam nadzieję, że dojdę do tej 4. ligi szybciej niż mi się będzie wydawało. I dobra, i Costa. O kurde, czekaj, to był chyba Matic, nie? A, sprawdzimy. A nie chcę putowców, spieprzaj mnie z nimi. Kto tak, kto najwięcej był? O, i znowu matka. I znowu jego było pełno na boisku. Sorry, że się powtarzam z poprzedniego odcinka, ale no, on tutaj największy obszar zajmuje. Ja bym miał teraz liczyć kratki, co zajęło mi to pół dnia, no to... Oj... Nie ma co. Dzisiaj Diego Costa i Dembaba strzelili po golu, który dał Chelsea kolejne zwycięstwo. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał meczyk, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo!